Kozak. To ja, Turbo Kozak. Na tym jakże pięknym stadionie śląskim w 217 odcinku Turbo Kozaka wystąpi, proszę Państwa, uwaga, sześciokrotny mistrz Polski, reprezentant Polski na Mundialu 2006 w Niemczech, a także strzelec jednej bramki w lidze greckiej, Marcin Waszczyński. Witam Cię, Marcinie, serdecznie. Witam. Drugi Bardzo Marcinie, mi miło. Drogi Marcinie, z tego co wiem, w przeciwieństwie do Grzegorza Rasiaka, Ty się do nagrania w ogóle nie przygotowywałeś. Idziesz na świeżości. Idę na żywioł, jak to mówią. Zawsze szedłem na żywioł. Jeszcze jak dzisiaj zerknąłem za okno, angielska pogoda, mówię, tylko konkurencje nie te, ale spróbuję na pewno coś miłego pokazać. Tu jeszcze w kotle czarownic, wiesz, czarownice zleciały, jeden magik. Magik gotowy? Zawsze. Bardzo się cieszę. Mój drogi, na jedno zwalić nie będziesz mógł. Panie operatorze, murawa. No murawa, powiem Ci naprawdę, no... Jak u mnie w ogrodzie, wiesz, po moich pracach ostatnio. Ważne, że jest poczucie humoru, które może zaraz się skończyć. Marcinku, powodzenia. Nie, no proszę. Odnoszę wrażenie, Baszczu, że kolega chciał faulować. Słuchaj. Okazuje się, że nie problem był ten zwód, tylko wylądować po nim, wiesz? Rzesiu, balans pozostał, wiesz? A ten balans, wiesz, po imprezach. Kurde, to trzeba balans wykorzystać. Kurde balans! Lecimy. Pasy ułożone. Tym razem. O, choroba. Marcin, czy ty na pewno grałeś na pozycji prawego obrońcy? Słuchaj, zobacz, jak to jest, nie? Jak człowiek wychodził tam raz na 10 meczów sam na sam i tak, Jezu, w lewo, w prawo, podcinka, górą, dołem. I kończyło się autem, wiesz. Panie Grzegorzu, odnoszę wrażenie, że trzeci raz ten sam zwód się nie uda. Teraz prace ogrodowe, koszenie. Koszenie. No, no, dawaj, dawaj, nie patrz, Uch, Jezus, kurde. Powiem tak, Grzegorz, przeceniłem Twoje zdolności. Trzeci raz i się zwód udał. Tak, lepiej, wiesz, powielać to, co się ma dobrego, niż tam kombinować, szukać, wiesz. Jak jesteś szybki, to idziesz w bok. Kończysz, dziękuję. Grzegorz, chciałeś za wszelką cenę karnych? Proszę, są. Ty w karierze strzelałeś karny? Strzelałem parę. Znaczy, no strzelałem. Tak. Jak? Nie wiem, czy mogę powiedzieć 50 na 50. Pamiętam jednego, wiesz, fajnego jeszcze, jak w Ruchu grałem, położyłem bramkarza, ładnie mi już leżał w drugim rogu, a ja pach, supeczek. I kontra poszło. Ja się mogę już położyć. Zatem, Baszczu, tego położenia bramkarza życzę. Okej. Okay. No i zobacz, leży. Ja! Penalti na Stadionie Śląskim. Można? Piękna chwila, można. Awans, mistrzostwa, kariera. Czyja? 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 Pytanie jest czyja? Grzegorz, czy ja dobrze liczę, że ty jeszcze na Stadionie Śląskim nie dotknąłeś piłki? No pograłem sobie przed programem trochę. Skoczył parę razy tam za bramkę. Przyniósł. Grzesiu, wierzę w ciebie. Jestem. Kurde, za szybko już idzie pan Grzegorz. Ale wiesz dzisiaj. Co? Zmienił. Nie może zmieniać. Ja, synek, ty się na Śląsku, tu się godą, a nie mówi... A zatem jadymy! Jadymy. Jadymy dulś. Środek. Grzesiu, powiem ci tak, w ostatnim czasie aż tak bardzo nie różniłeś się. Słuchaj. Dresy do prania, koszulka do prania, rękawice czyste. Nie, tutaj na takiej murawie nie będziesz musiał prać. Nie? Słuchaj, w jednym meczu tak było. Przed meczem, przed finałem Pucharu Polski, strzeliłem 10 na 10, dzień wcześniej. Wiesz coś, zdało wina? Wiesz co, nie. Kto obronił? Janek Mucha, pozdrawiam go serdecznie. Jak ty pięknie nazwałeś przed chwilą tę konkurencję? Ślepota. Bardzo mi się podoba. Z jednej strony Stadion Śląski, z drugiej reprezentacja. No, słuchaj, no bardziej, lepiej przygotowany być nie mogłem. No tak, kolor niebieski, kolor czerwony, wszystko się zgadza. Słuchaj, może cię nie widzę, ale cię czuję, twój strach. Czuję twój strach. Jest! Kurde, złapał. To powiem ci, że słabo ten strach coś czułeś. Złapał. Nawet nie złapał, wypluł. To był odbiór sposobem dolnym. Dobrze, że moje oczy tego nie widziały.
Panie Marcinie, przyzna pan, że Stadion Śląski przepiękny, przepiękny. Ile razy ty w ogóle grałeś tam? Piękny, cudowny. No, zdarzyło mi się raz zagrać ważny mecz. Tylko raz? Tak, tak, bo później byłem, trener Behaker. Lubi mnie to bardzo, ale jak miał blisko mnie, dlatego siedziałem na ławce w niego. Rozumiem. I w tych kolejnych spotkaniach tutaj nie zagrałem. Pamiętam mecz z Austrią, wspaniały mecz. 3-2. 3-2, dający nam milowy krok do awansu, nie? Wtedy na Mistrzostwa Świata. Ja tam nawet pamiętam, że chyba coś twój bliski przyjaciel Kosa maczał w tym palce w tym wyniku. No, tam było wielu moich przyjaciół. Kosa też oczywiście gdzieś tam pewnie przypadkowo się zaplątał, jak to miał w zwyczaju. I odnoszę wrażenie, że to może być, że tak się wyrażę, ostatni twój występ na tym stadionie. Może jakiś tam zorganizuję jeszcze odboje, jak kolano wytrzyma parę roków, to może się jeszcze coś tu uda zagrać. Załatwimy. Dziękuję. Baszczu, musimy się przyznać widzom, że przed chwilą poza kamerą spróbowałeś i co się wydarzyło? Po winklu, po długim, w 40 wpadło. Tak jak lubisz? Tak jak lubię. Ten, co jest regularny! Wolne dawali strzelać? Jeden trener tylko wierzył we mnie i powiedział, Baszczu będzie strzelał w tej drużynie rzuty wolne. Który? Tyle strzeliłem. Który wierzył? Jerzy. Złote usta, Jurek Enger. Marcinku, jak trafisz drugiego wolnego, to ta reszta trenerów będzie zła, że ci nie wystawiła do strzału. Tak, ale była za dużo konkurencja, wiesz? Trzeba by było się łomotać, bić na boisku, a to nie przystoi. Ujojoj! Ale z tego, co pamiętam, to ty się kiedyś na boisku biłeś. Nie, tam serpentyny leżały jakieś, wiesz, te poprzewracane, wszystko było przypadek. Baszczu! A co tak skrupulatnie tę piłkę ustawiasz? A niby, że wentyla suka. To zupełnie niepotrzebnie wydaje mi się, bo ludzie na Śląsku gadają, że to jest stąd, to w ogóle możesz się dokopać. Jademy durś po winklu. Grzegorz, ja nie zrozumiałem, a ty? No, że dymy będą mówić. Aha! No, oby był dym zaraz, oby był dym! Jezus Maria, wasz! Ile? Ile? Piękny, ile? No, 40, 30, 25? Poszło. Jak za niecelny strzał całkiem nieźle. Baszczu, czy jak mówię rożny, to kojarzysz rzut rożny, czy kurczaka z rożna? Nieźle, co chyba? Słuchaj, ale dobrze stoisz, taki jesteś z daleka Tomek Frankowski już na emeryturze, może by. Stój tam. Zatem stoję. Patrz! Cały Fradek. Ile mi dasz za to? Słuchaj, zawsze byłem koleżeński na boisku. Ile mi dasz punktów za to? Za to podpisujesz kontrakt na 3 banie duże. O. To ja ci dam 3 punkty. Dobra. Marcinku, pragnę jednak przypomnieć, że nie do mnie, a bezpośrednio do bramki jest lepiej punktowane. Excuse me, już się poprawiam. To jest. No, jak ja lubię. Voilà. Co wyciągają wnioski. No co? Nic nie podpowiesz, nie udzielisz rady, wskazówki, nic? Zagwiżdżę. Ty jesteś samowystarczalny! Ty jesteś samowystarczalny! Panie Marcinie, poprzeczka po śląsku brzmi? Eka, lata, możesz walić. Zatem niech lato weko. Okej, okay, po śląsku to ty się nie nauczysz. Chyba, że zostaniesz. Kwarantanna? No. Pomyślimy! Poszło! Możesz powtórzyć, pozwalam, jak wraca, dam 10, a chciałem dać. A, ale takie... Ucho śledzia. Musnęło? Szmajtło. Szmajtło? Jak szmajtło, to za 3 punkty. Dziękuję. Czy to prawda, że ludzie ze Śląska z połówkami radzą sobie znakomicie? Po kwarantannie to już wiesz. Nie, połówki. Jest, pamiętasz taki mój program? Końca nie widać, nie widać. Jesteś? Jest. Ale nie do mnie ma być piłka. Ło cię kręcę. Widzę, że gaz w nodze został. Ligo Aristera. Co znaczy? Że Właka się zapyta. O Kosę się zapytasz. On po grecku super, na Cyprze opanowany. Ten, co ma ten przerzut? Baszczu, prawie tam mała, Baszczu, zrób coś, do cholery jasnej. Pamiętasz, co ci mówiłem na początku, że nie ma konkurencji?
dla mnie. Jak dołożysz jeszcze, wiesz, wybicie fałd, ślizg na wysokości bioder, to się sprawdzę. Mała! Mała Megi, zasz to? Nie, ale brzmi dobrze. Wiesz co, mam strasznie słaby błędnik. To jest najgorsze, co może być dla mnie. W żadnych keciokach nie występuję z dziećmi, na żadnych karuzelach. A jeszcze, wiesz co, wczoraj takie dobre, warzywne leczo zjadłem. Masz szansę dzisiaj się z nim zobaczyć podobnie. Ja znowu nie zrozumiałem, co on mówił, bo używał kilku śląskich słów, ale trudno. Kocha karuzele. Ludzie lubią krew, nie? Uwielbiają. Kamil się cieszy, jak się upodlę. Dobra, uwielbiają. Jadę. Poszedł. Jeden. Dwa. Jest prośba o szybkość. Trzy. Dwanaście. Wytrzymać. 13. Czuję powstanie śląskie. 14. 15 idzie pazernie. Ale gdzie on idzie? On nie idzie, on upadł. To nie mógł być upadek śląski, ale powstanie śląskie. Pazernie, Maszczu, pazernie. Gol! Jest i bramka. Kolejna bramka na stadionie śląskim. Czy zobaczymy roladę? Praca rąk jak u łyżwiarza szybkiego. Jasny gwint. Kluczyki od auta są do odbioru za tydzień w recepcji. Odpuszczam grilla na tydzień. Jak, Marcinie, dobrze widzisz, przenieśliśmy się do szatni stadionu śląskiego. Obok twój nie najgorszy kolega Jakub Błaszczykowski. Kilku wspaniałych piłkarzy udało się wypromować w naszej ekstraklasie. Obyś teraz ty się wypromował w pytaniach. Pytanie pierwsze. W lidze greckiej, jak już dobrze wiemy, strzeliłem tylko jednego gola w barwach Atromitosu. A naszym przeciwnikiem była wtedy... No Larissa, oczywiście, no tego się nie zapomina. A nie Kreta. Kreta, przy tym strzale walnąłem, ale gola strzeliłem Larisie. Pytanie drugie, trudniejsze. Tego samego dnia, co ja, 7 czerwca, też raczej się tego nie zapomina, urodził się polski medalista olimpijski. Który? Czytamy, będę strzelał. Proszę. Korzeniowski. Nazwisko też się kończy Owski. Ale Małachowski. Małachowski. Przepraszam. Mam przepraszać czy nie? Czy mogę nie wiedzieć raczej? I na koniec musi się pojawić pytanie rybne, bo podobnie jak Tomasz Wieszczycki i Kamil Kosowski uwielbiam łowić właśnie ryby. Dlatego wiem, że wymiar ochronny szczupaka w Polsce wynosi... Po pierwsze, pytanie wędkarskie, a nie rybne. A to pardon. A wymiar szczupaka wynosi 0,5 metra w przeliczeniu na centymetry 50 centymetrów. Dziękuję bardzo. Żegnam. Czy ty po tym kręceniu doszedłeś już do siebie? Jeszcze tydzień, człowieku, żebym doszedł do siebie po kręceniu. Marcin, nie oszukuj się. Dwa! Powiem ci szczerze, że troszkę zniszczyłeś murawę, ale taki dobry, chorzący pytanie. Mój syn będzie z tej cieszynki zadowolony, wiesz ty? On mi to robi, coś tam znowu. Widzą państwo, stadion piękny, ale Marcini wynik też no, piękny. Jestem z siebie dumny, bo tak trzeba chyba, nie? Także zaskoczony wręcz. Zaskoczony wręcz. Ten piękny stadion, piękne wspomnienia, to trzeba powiedzieć. Dobrze, że to podkreślasz, bo czuję się tu doskonale. Tu się oddycha, nie? No, powiem ci, że w Gdyni lepiej. Dobra, wygrałeś. Jeśli państwo myślą, że my dla siebie nie mamy tradycyjnych prezentów, to jesteście w błędzie, bo ja mam dla niego koszulkę, której zapomniałem, a ty co masz dla mnie, a w zasadzie dla społeczeństwa? A mam taką małą niespodziankę, jest okazja, bo jest ten stadion, były tu piękne wydarzenia. Ulalala, ja ci nawet podtrzymam. Tu mamy dowód. Tak? No nie mów, że, no nie mów, że to jest tego... Mistrzostwa Europy. I to jest z jednej strony bliskość Bobo Kaczmarka, z drugiej Benhakera. I to też z długimi rękawkami, tak jak w Boltonie mają takie. Ale zobacz,
zwróć na coś uwagę, luźno. Czujesz tyle lat? Luźno na mnie. Schudłeś, znaczy się. A wtedy się. Wiesz, to były te snifity, ale okej. Z jakiego to jest meczu? Polska, Belgia, awans do mistrzostw Europy. Z tego stadionu. Smolarek, który lutował. Też. Ale proszę Państwa, kolejna... Wiedzą Państwo co? Ja zagram w tym konkursie, wiesz jednak? Jednak. Nie, zagram. To jednak podpiszę ją. Nie podpisywać, ale podpiszę, jak zagrasz. Proszę Państwa, jakże miło mi było gościć w dzisiejszym odcinku Turbo Kozaka Marcina Baszczyńskiego. Elokwentny, z dużym poczuciem humoru, przystojny i nie mówi to o sobie. Dobrze mówisz, dlatego się nie przerywam. Wszystkiego dobrego. Marcin Baszczyński, serdecznie Państwa pozdrawiamy. Stadion Śląski, piękna rzecz, prawda? Piękna, wspaniała. Dziękujemy. Pozdrawiamy.